dzisiejszym dniu odbyło się finał biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego na rok 2015 i 20 biegi pamięci pomordowanych w Kraśnicy. Odbyły się trzy biegi. Bieg główny na 6200 metrów, bieg młodzieżowy na 1700 metrów i bieg krasnali na 500 metrów. We wszystkich biegach udział wzięło ponad 100 uczestników. Frekwencja w dzisiejszym dniu była bardzo dobra. Pogoda dopisała, myślę, że też pomogło. Każdy uczestnik, jeżeli chodzi o Grand Prix, otrzymał puchar za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ogólnie odbyło się 6 biegów Grand Prix o puchar starosty powiatu puckiego. Jeżeli chodzi o bieg pomordowanych w Kraśnicy, to dzisiaj ustanowiono nowy rekord trasy. Uzyskał go Tomasz Grycko z Władysławowa. Drugi był Bulman Dawid z Werblini, zeszłoroczny rekordzista trasy. Każdy uczestnik otrzymał też za pierwsze miejsce upominek. Krasnale, około 50 dzieciaków biegało, otrzymał każde dziecko otrzymało medal, także myślę, że byli zadowoleni. Zapraszamy oczywiście do udziału w przyszłym roku. Myślę, że impreza z roku na rok się rozrasta, coraz więcej uczestników bierze udział w tym biegu, także zapraszamy. Parę słów, jak tam trasa? Super. Krasowa, ale super. Szybka. Mocno zmęczony pan? A skąd pan jest? Władysławowa. Super, gratuluję. Musi głośno mówić. Co będziemy robić? Biegać. Będziemy biegać? Ile macie latek? Ja 8. A biegałeś już wcześniej? No. Tak? Ja też.